dzisiejszym gościem jest maszynista warszawskiej kolei dojazdowej Kazimierz Krejner. Witamy się serdecznie. Witam panów serdecznie. Miło. Dziękujemy, że się zgodziłeś poświęcić swój czas i powspominać swoją pracę i swoje wspomnienia z EKD WKD. W 2002 roku dotarłeś do stacji WKD, dość tej pracy i zacząłeś pracę już od razu jako maszynista, czy wcześniej miałeś jakieś jeszcze tutaj epizod z warsztatem? Idąc sobie do pracy, nawet nie myślałem z początku, że pracować jako maszynista, zdając sobie sprawę, że nie jest to lekki zawód. A mając wcześniej styczność z linią WKD, wiedziałem, że to jest ciężka praca, wymagająca dużej koncentracji, spostrzegawczości i tak dalej, bo w czasie, gdy był tu prowadzony główny remont tej linii, jeździłem na pociągach, tak zwanych pociągach roboczych. Więc tą linię jakoś tak postrzegałem jako linię bardzo uciążliwą. A tutaj złożyłem papiery, nazwijmy to w ten sposób, i trafiłem do brygady Sylwka Czarneckiego na sterowanie oczywiście równo. Bo to praca na sterowanie nie była tą pracą, która... Właściwie była fajna praca, fajna brygada, fajny brygadzista oczywiście, tutaj bez najmniejszych zastrzeżeń. Natomiast tak się usiadło w tej pracy nad tym nastawnikiem ponownie, prawda? No jakieś tam tęsknota jak gdyby odżyła i tutaj udało się, powiedzmy, powrócić na to stanowisko. Jeżeli mówimy o 2002 roku, to załapałeś się jeszcze na eksploatację pojazdów N94 produkcji Papa Wagu. Tak. Jak je wspominasz, bo jak wiadomo od 6 lat one już nie są eksploatowane, czy miałeś dużo z nimi styczności na pewno, ale no, jak z perspektywy maszynisty wyglądała ta praca? Powiem w ten sposób, że dużą zasługą, jeżeli chodzi o bezawaryjność tego taboru, była zasługa warsztatu. Ten tabor naprawdę został do czasu, do końca tej eksploatacji dopracowany niemalże w 100%. Tutaj jakieś takie problemy były zawsze z wałem kółakowym, prawda? To była taka wada, ale też zostało to rozwiązane. No i jak mówię, jakichś większych problemów nie miałem z tym taborem. On zawsze, mimo jakiejś tam awarii, on zawsze zjechał do zajezdni. No i nawet na dwóch silnikach. Zdarzyło się. Zdarzyło się, powiem szczerze, zdarzyło się, zjechałem do zajezdni i zawsze będę podkreślał, że to jest bardzo duża zasługa zaplecza technicznego, bo przed właściwie odstawieniem tego taboru z eksploatacji on naprawdę działał w 100%. Czyli jego gotowość do jazdy była prawie 100%? 100% i osobiście jakiś tam nigdy problemów z tym taborem nie miałem. I mile wspominam jazdę. Prostota budowy, obsługi, bezawaryjność. No zdarzały się jakieś tam, powiedzmy, malutkie niuansiki, ale to w zasadzie można puścić w niepamięć. A jakie widziałbyś w takim razie największe plusy i minusy tego sprzętu? Plusem, jak wspomniałem wcześniej, byłaby zawaryjność. Tak. To nie podlega dyskusji, prostota obsługi. Natomiast minusy jest konstrukcja tych pojazdów. One w dzisiejszych czasach po prostu utrudniałyby wejście osobom niepełnosprawnym, bo to były te schodki, które trzeba było pokonać, ogrzewanie czy dla klimatyzacji latem. No właśnie, czyli głównie z punktu widzenia pasażera. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o komfort pracy maszynisty, to jedynie klimatyzacja taką, jaką widzimy tutaj. No i byłaby ona w swoim czasie niezastąpioną klimatyzacją. Rzekłbym, że to pierwowzór aktualnej klimatyzacji. Pierwowzór jednak sprawdzał się, w takich sytuacjach on się sprawdzał. Później się też udogodniło, bo wiadomo, siedzimy tutaj przy pulpicie, który no, jest na głównej, a pierwotny pulpit wyglądał inaczej. No bardzo podobnie, się jeszcze jeździłem na tym pulpicie. Tak, tak, właśnie, tak. Bo ty chyba nie jeździłeś na jednostkach przed naprawą. Nie jeździłem przed naprawą, bo się przyszedłem tu, jak już te na jednostki były po naprawie tej głównej wykonanej w Bydgoszczy. Obsługa tego pulpitu nie wymagała nawet napatrzenia tego pulpitu, bo to się już obsługiwało z pamięci. Zapalenie świateł czy załączenie. Czy zdecydowanie największym mankamentem były kwestie jakby samego rodzaju napędu i wału kółakowego? Tak, tak. To, no, się było to jakoś tam... Zacinał się. No, tak, zacinał się, ale tutaj cała, jak gdyby zastąpione sterowanie mechaniczne sterowaniem elektronicznym i ta usterkowość w znacznym stopniu zmalała. Istota modernizacji. Tak, tak. No istotą modernizacją było również zamiana przetwornic wirnikowych na przetwornice statyczne. I tutaj muszę powiedzieć, że ta praca stała się, na tym taborze, stała się już bajką. Cichutko, cieplutko. Te przetwornice znajdowały się w okolicy przejścia, tak? Nie, były umiejscowione pod wagonami i wówczas podczas pracy tych przetwornic one wpadały w tak zwany rezonans. I to się odbijało w ogóle na całym komforcie. Po prostu te pudła drżały. Pamiętam, takie były egzemplarze, które pracowały
pracowały dużo, dużo niespokojniej, tak drżały. Tak, tak, ale z chwilą, gdy zostało to wymienione na przetwornice statyczne, problem zniknął. Warsztat i utrzymanie w dalszym ciągu cały czas dbały o to, żeby poprawić. Tak, 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 cały czas, do czasu, gdy te pojazdy były eksploatowane, cały czas wchodziły jakieś tam, powiedzmy, udogodnienia czy wymiany. Czyli okna. Okna, tak, żeby nie było tego nagrzewania. W kabinach też okno wymienione, prawda, mhm. Na drzwiach. Tak, tak, tak. Ta nas warsztat dbał jak mógł, żeby nam po prostu było lżej pracować. Uważam, że wszelkie poprawki, jakie naniósł Zakład Naprawy Taboru Kolejowego w Bydgoszczy, jak i warsztat, były korzystne dla maszynistów. Głównie warsztat. Tutaj chylę czoła oczywiście przed tym zapleczem technicznym, bo naprawdę wiem, jak oni się starali, że to funkcjonowało. Pan naczelnik Perzyński, później pan naczelnik Woźniak. Tak, tak. Ja pracowałem jeszcze, gdy był pan naczelnik Perzyński. Czy pamiętasz taką sytuację, w którym próbowano wprowadzić, ponieważ tutaj u nas w Izbie Tradycji mamy na wystawie taki element jak wyświetlacze. Czy pamiętasz, kiedy próbowano wprowadzić to B94? Nie. Nie pamiętam. Słyszeli o tym też, że oni próbowali zmienić lampy i próbowali zmienić te wyświetlacze. Nie pamiętam, jakoś to może mi umknęło, ale przykro. To nie było zauważalne. Ja jakoś tak nie zauważyłem tego lub nie pamiętam, no ciężko mi powiedzieć w tej chwili. Tak, przechodząc troszeczkę płynnie, czy uważasz za tym, że taka jakaś jeszcze głębsza modernizacja typu N51 AKM Kolei Mazowieckich byłaby w stanie jakoś jeszcze bardziej poprawić te pojazdy i czy byłby sens w ogóle to wykonywać? W moim skromnym zdaniem nie. Ponieważ świat idzie do przodu, konstrukcje się zmieniają, pojazdy się zmieniają. Ten pojazd był fajnie wytrzymały, mocny, stabilny, jeżeli chodzi o pracę. Stabilna ta praca była, oczywiście brakowało mi z perspektywy czasu piasecznych na tych pojazdach. One by naprawdę ułatwiły. Czyli one nie miały piasecznic? Nie miały piasecznic. Gdyby w okresie jesienno-zimowym stanowiło to jakiś problem na tej linii, bo tu mamy linię mocno zadrzewioną, tak. Częste przystanki, ale jakoś sobie radziliśmy. Nie. Fajny tabor, fajnie tym się jeździło jednak na dzisiejsze czasy. Porównać właśnie samą trakcję, utrzymywanie trakcji, czyli jazdy przez te pojazdy, to w porównaniu do na przykład pojazdów N97, one się lepiej trzymały tych torów, czy było trudniej podjechać, czy łatwo? Nie sprawiało to różnicy. Nie. To jakoś tak nie sprawiało różnicy, po prostu. No bo N97 problem... to już są wyposażone piasecznice. Tak? Tak. Natomiast tutaj no... Kwestia doświadczenia i tym to doświadczenie się nabywało. Bo pierwsze ruchy jakieś tam już w tym okresie, do pierwszego tam doświadczenia coś tam się zawsze, powiedzmy, ślizgało. A wracając do takich elementów prototypowych w N94, czy pamiętasz, były zastosowane połówkowe odbieraki prądu? I może miałeś służbę na takich pojazdach, które takie odbieraki posiadały? Nie. Nie miałeś? Nie. Czy to nie robiło żadnej różnicy? Nie, miałem jakoś tak, nie kojarzę w ogóle. Musiałem... Nie. Tu już były odbieraki prądu takie, jakie do tej pory, do czasu likwidacji tych pojazdów. Czyli, jeżeli dobrze pamiętam, AKP-4, tak? Lub też, tak, AKP-4. Bo w niektórych pojazdach też na próbę zastosowano kamery monitoringu. Tak, była to nowość na WKD, które jak gdyby i zainstalowany monitor w kabinie maszynisty. No właśnie. Czy jakieś niebezpieczne sytuacje? Może? Może niebezpieczne sytuacje, dużo powiedziane. Pozwoliło to w jakiś sposób kontrolować, co się dzieje na pociągu. No właśnie. Pozwoliło podejrzeć, co się dzieje, oczywiście w trakcie postoju. I nie jest to właściwe słowo, stety. Wandalizm praktycznie zmalał do zera. Z chwilą, gdy pasażerowie dowiedzieli się, że takie kamery są instalowane. I był to, uważam, że słuszny krok podjęty przez firmę. Uważam, że spełni swoje zadanie. W tych jednostkach, które były zainstalowane, spełni swoje zadanie. Bo doskonale sobie zdajcie sprawę, że jeżeli chodziło o kursy piątek, wieczór, sobota czy niedziela, dewastacja następowała tego taboru. Czy można powiedzieć, że zastosowanie tych takich bardzo topornych, tak zwanych wandaloodpornych siedzeń było... Było zasadne, tak. Było zasadne. W moim przekonaniu było zasadne i spełniało swoją rolę. A dopełnieniem właśnie był ten monitoring, który pozwalał maszyniście zobaczyć ewentualnie, co w danym momencie, na danym składzie się dzieje. Pamiętasz swoją ostatnią służbę na pojazdach N94? Bo jak pamiętamy, w 2016 zostały wycofane. Swojej dokładnie nie pamiętam, powiem szczerze. Natomiast pamiętam doskonale, jak Kamil wjeżdżał ostatnią jednostką. Bo tutaj w tym przypadku najmłodszy maszynista, najstarszy tabor. No tak. I tutaj się... łezka w oczku zakręciła, bo to jednak jest to pożegnanie czegoś, z czym się funkcjonowało zawodowo przez ileś lat. No tak, w twoim przypadku to było blisko 15 lat, prawda? Tak. W przypadku
Na pewno byli maszyniści, którzy jeździli cały czas. Całe życie, no i tutaj też... 40 ponad. Tak, są i nadal są jeszcze maszyniści, którzy pracują tutaj od początku właśnie swojego życia zawodowego. No ja stosunkowo krótko, no to dopiero minęło 20 lat.